Panie pośle, panie ministrze, a może panie prezesie, bo do tej pory tutaj wiele spotkań z wyborcami, w regionach szczególnie. Czy będzie partia polityczna, o tym zdecydujemy w grudniu, wtedy odbędzie się zjazd, ogólnopolski zjazd tych wszystkich środowisk, które popierają mój program. Na razie mamy konwencje regionalne, podczas których dyskutujemy i o problemach Polski, i o problemach danego regionu. Cieszę się, że tutaj w województwie kujawsko-pomorskim znalazłem bardzo ciekawych partnerów i wśród ludzi PJDN-u, i wśród niezależnych samorządowców. Nie brakuje także dotychczasowych działaczy Platformy czy Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy oni wiążą nadzieję na to, że na polskiej scenie politycznej pojawi się nowy obóz polityczny. Obóz, który nie będzie się koncentrował na takich jałowych sporach, na dzieleniu Polaków, tylko na rozwiązywaniu konkretnych problemów. Województwo kujawsko-pomorskie jest przykładem tego, że tych problemów nie brakuje. Tak dobrze położone województwo z takim potencjałem i rolniczym, i technologiczno-produkcyjnym, no jest na szarym końcu we wszystkich rankingach w Polsce. Mówi pan to, co wcześniej niektóre partie już próbowały wdrożyć w czyn, a co im się nie udało. Nie boi się pan porażki? Bo misja nie jest łatwa. Społeczeństwo domaga się czasami tych głów, takiego parcia na szkło, gdzie powiedzmy no tego widowiska, prawda? Wtedy wyborcy są podekscytowani, idą do wyborów. Trudno jest ich zachęcić faktycznie takim trzeźwym spojrzeniem. Ja dużo bardziej szanuję Polaków. Mam takie poczucie wszędzie, gdzie jeżdżę w Polsce, że Polacy są już zmęczeni tym rozbijaniem ich jedności, są zmęczeni tym, że politycy wikłają się w takie jałowe spory. Zamiast tych sporów Polacy chcą, żeby politycy rozwiązywali ich problemy, żeby były lepsze drogi dojazdowe, żeby było więcej miejsc pracy, żeby w szpitalach kolejki były krótsze. Na takich problemach będę się skupiał. Nie jest to pierwsza konwencja i z tego co wiem nie ostatnia. O co pytają osoby, z którymi pan się spotyka, mieszkańcy dużych polskich miast? Przede wszystkim o to, co zrobić, żeby było więcej miejsc pracy, żeby Polacy nie zarabiali 4 razy mniej niż mieszkańcy Europy Zachodniej, żeby wielu młodych Polaków nie musiało emigrować i mieć tysiące kilometrów stąd poszukiwać jakiejś pracy. I ja bym chciał, żeby ten nowy obóz polityczny koncentrował się na sprawach gospodarczych. Chciałbym też, żebyśmy przeciwstawili się kryzysowi demograficznemu, bo polskie społeczeństwo wymiera. Trzeba zaledwie roku, żeby z mapy Polski zniknęło miasto wielkości Torunia. Do roku 2060 ma nas być o 8 milionów mniej. To musi doprowadzić do załamania systemu opieki społecznej, a w ślad za tym do załamania gospodarczego. Ja mam recepty na to, jak przeciwdziałać tym kryzysom. No też tutaj widać konsolidację środowisk właśnie takich prorodzinnych, które bardzo duży nacisk kładą na tą dziedzinę polityki, tą dziedzinę gospodarki, bo w pewnym sensie też to jest jakieś małe przedsiębiorstwo, prawda? I teraz z jakimi środowiskami pan po drodze? Z kim prowadził pan rozmowy, z kim prowadzi? Kogo pan zaprasza? Tutaj blisko współpracuję z politykami PJDN-u, współpracuję ze środowiskiem Republikanów. Cieszę się, że dzisiaj na konwencji będą też obecni przedstawiciele Kongresu Nowej Prawicy, ale przede wszystkim cieszę się, że tak wielu nowych, zupełnie nowych ludzi zgłasza się do tej inicjatywy, bo to pokazuje, że program, który formułuję, trafia do przekonania milionom normalnych Polaków, nie aparatom partyjnym, nie tym wszystkim, którzy tak dobrze żyją z dotacji budżetowych i dzisiaj organizują huczne konwencje, jedna i druga wielka partia. Za czyje pieniądze? Za pieniądze emerytów, za pieniądze młodych małżeństw wychowujących dzieci. My wszystko, co robimy, robimy za własne pieniądze. Pan poszedł trochę inną drogą niż partie, które w tej kadencji opuściły swoje kluby. Niejako buduje pan już nowy twór polityczny, w pewnym sensie na dwóch, może więcej ilości fundamentów, czyli na strukturach, które już jakoś tam istnieją, PJDN-ie, Republikanach.
To są środowiska, które zaprosiłem do współpracy i bardzo się cieszę, że to zaproszenie zostało przyjęte, ale ja przede wszystkim staram się budować oddolny ruch społeczny. Jeżdżę po Polsce, nie koncentruję się na tym, żeby być obecnym codziennie w mediach, nie organizuję coś. Trochę podobne to jest w pewnym sensie do takich słów tutaj Palikota, nie chcę go przytaczać. On też w pewnym sensie oddolnie budował, co prawda zupełnie inne środowiska światopoglądowe. To prawda, że przykład Janusza Palikota pod tym względem uważam za wart naśladowania. On też zniknął z mediów, zaczął budować struktury, zaczął tworzyć, szukać partnerów dla tego przedsięwzięcia. No, znalazł takich ludzi, jakich znalazł. On przyciągał bardzo specyficznych ludzi. Ja opieram się na zupełnie innych środowiskach, na samorządowcach, na ludziach, na przedsiębiorcach, na ludziach działających w organizacjach pozarządowych, na środowiskach akademickich. Wierzę, że na tych ludziach można zbudować nową jakość w polskiej polityce. Kiedy patrzy pan na swoich niedawnych kolegów z Platformy Obywatelskiej, widząc teraz taki trochę jakby nasilenie pewne medialne różnych spraw, co pan myśli? Czy nie sądzi pan, że ewakuował się pan w cudzysłowie w samą porę? Z żalem myślę o tym, że moje przestrogi niestety okazały się słuszne. Ja już w tamtej kadencji przestrzegałem, że za dużo jest takich sytuacji niejasnych, takich trochę zbyt bliskich związków polityków z biznesem. Ja akurat uważam, że warto współpracować z przedsiębiorcami, bo oni są solą tej ziemi, oni tworzą nowe miejsca pracy, oni płacą podatki, ale to wszystko musi być całkowicie transparentne, jawne, oparte na przejrzystych regułach. Nie można pożyczać od przedsiębiorców zegarków, czy nie można pozwalać na to, żeby oni kupowali znanemu politykowi zegarek za 20 tysięcy. Też widzimy w tym pryzmacie tego, co się teraz dzieje, jak łatwo politykowi jest w cudzysłowie wpaść na czasami błahostkach, bo nie są to czasami duże pieniądze, choć nie wiadomo, co się za nimi kryje. No właśnie, to jest pytanie, czy ta ostatnia afera i czy to wydarzenie, niefortunne wydarzenie związane z ministrem Nowakiem, z jego dymisją, to już jest wszystko, co wiemy o tej sprawie, czy to jest wierzchołek góry lodowej. Mam zaufanie do CBA. Pamiętam, że gdy byłem ministrem, to CBA też bardzo uważnie patrzyło mnie na ręce i bardzo dobrze. Tak powinny działać tajne służby. Teraz może jeszcze kilka słów, jakie są podstawowe państwa pola działania, jakie punkty, na których państwo jako być może w przyszłości jakaś nowa partia, jakaś organizacja idąca prawdopodobnie do wyborów, jak podejrzewam, na czym się skupią? Na gospodarce, to po pierwsze, na rodzinie, to po drugie, a po trzecie uważamy, że władza jest sprawowana tym lepiej, im bliżej jest samych obywateli, czyli w samorządach. Trzeba poszerzać kompetencje samorządów, nie poprzestawać na tym, że im się daje coraz to nowe zadania, ale naprawdę przekazywać im odpowiednie środki i powodować, że problemy są rozstrzygane jak najczęściej na poziomie właśnie samorządów, bo to samorządowcy są w codziennym kontakcie z normalnymi ludźmi, z normalnymi Polakami. Oni dużo lepiej niż premier czy ministrowie wiedzą, jakie problemy bolą Polaków i jak te problemy rozwiązywać. Filarem tutaj będzie rodzina, demografia. Jakie mają państwo pomysły? Może coś już państwo wypracowali, jakieś stanowisko? Jak pobudzić Polaków do rozmnażania się, dokładnie rzecz biorąc? No przede wszystkim to nie jest prawda, że młodzi Polacy, młode Polki nie chcą mieć dzieci. Jak wyjeżdżają za granicę, chociażby do Wielkiej Brytanii, to mają bardzo dużo dzieci. W Polsce ten współczynnik wzrostu gospodarczego należy do najniższych na świecie i to jest dzwonek alarmowy. Natomiast no, trzeba się zastanowić, co powoduje, że młode Polki tu w swojej ojczyźnie boją się mieć dzieci, a za granicą chcą mieć te dzieci. A może po prostu ci najbardziej prężni, najbardziej tacy rodzinni, przedsiębiorczy wyjechali? Nie, tylko tutaj w Polsce nie ma żadnej opieki dla rodzin, dla młodych małżeństw z dziećmi i trzeba wprowadzić czytelne zasady. Po pierwsze równość szans. Wszystkie rodziny, wszystkie małżeństwa powinny być traktowane tak samo. No, nie może być tak, że jedni rodzice mogą posyłać dzieci do przedszkola, inni nie mogą. Jeżeli jakaś para rodziców nie posyła dziecka do przedszkola, to powinny otrzymać bon wychowawczy, ekwiwalent finansowy, ekwiwalent kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu. Trzeba wprowadzać urlopy macierzyńskie dla wszystkich kobiet, nie tylko dla tych, które są, które mają ten przywilej pracy etatowej.
trzeba wprowadzać zachęty finansowe dla samorządów, aby wprowadzały kartę wielkich rodzin, umożliwiającą tańszy dostęp tym rodzinom wielodzietnym do instytucji kulturalnych czy do środków komunikacji. Trzeba wprowadzić odpowiednie dodatkowe, które sprzyjają rodzinom. To są wszystko rozwiązania, które proponowałem wtedy, kiedy startowałem w wyborach na przewodniczącego Platformy. Te rozwiązania będziemy chcieli wprowadzać w życie. Część tych rozwiązań, przynajmniej tak twierdzi rząd, wprowadza, ale ostatnio na przykład też utrudnia życie rodzinom z jednym dzieckiem, gdzie niejako następują cięcia podatkowe. Czyli tak jakby zakładano, że osoby, które już mają jedno dziecko, chciały mieć drugie, ale już te, co nie mają żadnego, no niekoniecznie to pierwsze. No przede wszystkim co innego słowa premiera, dzisiaj też na pewno wypowie wiele ważnych słów, a co innego działania. Jeżeli premier, bo rozmawiamy jeszcze przed jego wystąpieniem na konwencji Platformy, jeżeli premier zapowie uproszczenie systemu podatkowego, likwidację PIT-ów, to ja będę temu przyklaskiwał, ale będę też bardzo uważnie patrzył, czy to jest, czy to są tylko słowa, czy w ślad za tymi słowami następują działania. Ja dzisiaj jestem politykiem opozycyjnym, ale jeżeli premier będzie i koalicja rządowa będzie wprowadzała takie działania, na pewno będę je popierał. Co dziś pan powie w Toruniu, w Kujawsko-Pomorskim swoim zwolennikom, osobom, które przyszły? Powiem, że jest czas na złamanie monopolu tych dwóch wielkich partii. Ich spór zabudowuje całą przestrzeń polityczną, ale cóż z tego, skoro to jest spór jałowy z punktu widzenia interesów milionów Polaków. Naprawdę nie powinniśmy się spierać o, nie wiem, związki homoseksualne czy o katastrofę smoleńską. Powinniśmy się zajmować gospodarką, służbą zdrowia, tworzeniem nowych miejsc pracy.